Adam Kilian tworzył teatr wyobraźni. Jego scenografie towarzyszyły zarówno spektaklom dramatycznym, jak i tym uśmiechniętym, bo dziecięcym. Kochał rysować, projektować, budzić do życia wyobraźnię i przenosić widza w swój własny świat. Oto jak o swoim zawodzie opowiadał w jednym z programów dla dzieci. Zawód scenografa jest to najpiękniejszy zawód na świecie. Dlatego, że właściwie my możemy w teatrze, w filmie stworzyć wszystko, co nam podpowie wyobraźnia. Urodził się we Lwowie i w 1940 roku czerwonoarmiści wywieźli całą rodzinę do Kazachstanu. Matka pana Adama stworzyła tam domowy teatr lalek Niebieskie Migdały. W takiej atmosferze wzrastał Adam Kilian. W czasie wojny matka założyła teatr w Samarkandzie, daleki, egzotyczny. I ten teatr przyjechał do Warszawy i repertuar, którym przez lata, który był, to był w jakimś sensie wspomnieniem dzieciństwa. Fascynował go folklor. Mówił, że sztuka naiwna i sztuka dziecka stała się źródłem jego inspiracji. Że dzięki temu stał się bezpośredni, pełen radości i wolny w dokonywaniu wyborów. Dlatego czasami w jego inscenizacjach śmieszność łączyła się z groteską i tragizmem. Dlatego wymyślił, że w jego Hamlecie okrutne zbrodnie byłyby ukazane w pełnym świetle, bez chowania ich w zakątkach wyobraźni. Został kawalerem Orderu Uśmiechu. Odebrał złoty medal Gloria Artis, a z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Jest powiedzenie, że cudów nie ma, a nieprawda, bo są właśnie w teatrze. Takie cuda tworzył pan Adam Kilian w wielu polskich teatrach i na potrzeby programów telewizyjnych. Miał 93 lata. Ksymena Zaniewska swym zagadkowym imieniem zawsze prowokowała pytania. Skąd Ksymena? Dlaczego Ksymena? Lubiła te pytania, bo dawały okazję do opowiedzenia pewnej rodzinnej historii. Zaczęło się ponoć od pradziada. Udał się razem z Napoleonem do Hiszpanii. No i tam walczył, bo walczył, ale też się jej kochał i przywiózł sobie Ksymenę. Przywiózł Ksymenę, rodzina niezbyt była zachwycona, taka szlachecka, spokojna rodzina, nagle jakaś dziewczyna Ksymena, ale on ją zostawił tutaj, ożenił się z nią zresztą i pojechał z Napoleonem dalej pod Moskwę. Jak wrócił, to ta widula tymczasem się przeziębiła i umarła. No i ten mój pradziad się tak szalenie tym przejął, uważał, że rodzina nie dopilnowała jej dosyć. Udał się do kościoła, ukląkł przed ołtarzem i powiedział tak, jak się pierwsza córka urodzi i nie będzie miała na imię Ksymena, to zginie, mając tyle lat, ile miała ta dziewczyna, ta Ksymena pierwsza, która umarła. No i pierwszą ochrzcili Krystyna, bo kto będzie chrzcił porządne dziecko Ksymena. Na ślubie tańczyła i zabiła się o kolumnę. Impulsem do pracy w teatrze był spektakl Adama Hanuszkiewicza Eloiza i Abelard. Jak potem wspominała, popatrzyła na te dekoracje i pomyślała, że zrobiłaby to lepiej, a na pewno inaczej. W telewizji została główną scenografką i dzierżyła tę funkcję przez 25 lat. Ale pewnej grudniowej nocy w 1981 roku wyszła z pracy i już do telewizji nie wróciła. I te moje związki z telewizją były bardzo szczęśliwe. No i rozstałam się z nią dość dramatycznie, no ale w końcu, mój Boże, liczy się 25 lat. Założyła firmę odzieżową Ksymena, bo dla mężczyzn był to ponoć wabik, podobnie jak buty na szpilce i sztuczne rzęsy. Zajęła się sztuką wystawienniczą, przygotowywała ekspozycje na międzynarodowe targi poznańskie, organizowała pokazy mody. Ksymena Zaniewska zmarła w lutym tego roku. Thank you.